Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Podlacki, rozpoczynamy nasze cotygodniowe podsumowanie sytuacji z parkietu Global Connect. Połowa sesji piątkowej już za nami, no i jesteśmy trochę mądrzejsi niż byliśmy rano, kiedy mogliśmy tylko zakładać potencjalne wzrost rynkowe przy dobrej postawie otoczenia i przy tej nagłej zmianie nastrojów inwestorów. Nagłej, no dlatego, że przez długi czas byliśmy przecież w tej konsolidacji, która ostatecznie zakończyła Zakończyła się najprawdopodobniej, czy na dobre to zobaczymy, ale zakończyła się wczoraj, wczoraj kiedy obserwowaliśmy dynamiczne wzrosty w Stanach Zjednoczonych, wzrosty, które no, również były widoczne na giełdach europejskich, na giełdzie polskiej jeszcze nie, natomiast do tego przejdziemy. Dwie sesje z dynamicznymi wzrostami za nami w Stanach Zjednoczonych, gdzie indeksy doszły do swoich bardzo ważnych poziomów oporu, no i przy okazji również wystartował niemiecki indeks DAX, który teraz mamy właśnie na, na wykresie, tutaj postawa z ostatniej pięciu sesji, początek tygodnia, poniedziałek, wtorek, środa, to właśnie były jeszcze no, takie próby, próby ataku na okolicę 16 tysięcy punktów, natomiast już wczoraj, wczoraj już definitywnie ten poziom zaatakowaliśmy, wystartowaliśmy z luką, która nawet w części nie była domykana w trakcie sesji, mimo że ten dynamiczny ruch wzrostowy z pierwszej części handlu ostatecznie został domknięty, no i wróciliśmy w okolicę 16 tysięcy punktów, no to jednak cofnięcie trwało tylko chwilę indeks cały czas jest dobrze do wzrostów przygotowany i można powiedzieć, że teraz w momencie nagrywania tego materiału kiedy jesteśmy właśnie na żywo możemy obserwować wspólnie dojście do poziomu historycznego szczytu na niemieckim indeksie historycznego nie z ostatnich miesięcy lat tylko historycznego szczytu najwyższego pułapu od kiedy właśnie ten indeks jest notowany i wszystkie właśnie tutaj notowania akcji są właśnie wliczane a więc Wystartowaliśmy na wykresie rocznym, to też pięknie widać, jak wyszliśmy z tej konsolidacji górą zgodnie z oczekiwaniami, wielokrotnie już o tym potencjalnym dojściu w okolice 16300 punktów mówiliśmy, ostatecznie ta sztuka już się udała, natomiast no, zawsze warto już zastanowić się, co dalej, jak to dalej może wyglądać, czy jest realna szansa na to, żeby wzrosty były kontynuowane i kiedy gdzieś tutaj zastanawialiśmy się, czy jest szansa właśnie na wyjście, na ruch na historyczny szczyt no, na początku kwietnia, kiedy właśnie Byliśmy po tym mocnym wyciąganiu z, z dołka, który powstał e, e, równolegle do tych problemów e, banków w Stanach Zjednoczonych, później też w Europie. Ostatecznie można było zakładać, że rzeczywiście ruch na szczyty jest możliwy, no niemniej jednak do tego ruchu aż tak dobrze nie byliśmy przygotowani. To wszystko działo się szybko, nagle. No i właśnie pytanie, czy ten wzrost miałby taki charakter stabilny, czy może tylko i wyłącznie krótkotrwały spekulacyjny przed ewentualnym szybkim cofnięciem. Niemniej my się do tego wzrostu bardzo dobrze przygotowaliśmy, gdyż no praktycznie właśnie od początku kwietnia m, aż do wczoraj DAX konsolidował. W 15, 600, 16 tysięcy, więc w takim bardzo wąskim kanale, gdzie różnica między mini-max to jest 2-3%. No i to wyjście górą, owszem, było wyczekiwane, takiego kierunku się spodziewaliśmy, tylko pytanie, czy to nie jest dopiero początek, początek właśnie dynamicznego wzrostu, który może z nami pozostać na nieco dłużej. No tak by to lokalnie wyglądało, nie szukajmy problemów, nie szukajmy dziury w całym, kiedy no jak na razie po prostu otoczenie sprzyja i no to nie jest, yy, uważam, że Taki dobry moment do tego, żeby tutaj problemów szukać. Udało się wyjść z długotrwałej konsolidacji, więc jesteśmy nastawieni pro wzrostowo. Oczywiście ciężko jakieś konkretne pułapy przy tych historycznych szczytach zakładać. Niemniej jednak, jeżeli DAX, bo to jeszcze na razie sobie nie poradził, ale jeżeli poradziłby sobie z tym ATH w okolicach 16290 290-16 300 punktów, uważam, że droga nawet gdzieś w okolice 17 000, 17 200 staje przed indeksem otworem wcale jeszcze jakiegoś bardzo skrajnego wykupienia nie ma owszem na Arezji już przy 70 punktach jesteśmy, ale przy tych poprzednich falach wzrostów nawet do 80 punktów dobijaliśmy, co spokojnie wiązałoby się właśnie z ruchem być może, być może gdzieś w okolice Właśnie 17 tysięcy punktów. A jeżeli chodzi o sytuację na parkiecie Global Connect, początek sesji piątkowej nie przynosi zbyt dużego zainteresowania na akcjach. Wiele się nie dzieje. Transakcje jedynie na akcjach Volkswagen miały miejsce i tutaj. 12 akcji w obrocie, co przełożyło się na ponad 6 tysięcy złotych, natomiast wczorajsza czwartkowa sesja przyniosła zdecydowanie więcej ruchu no, w zasadzie na wszystkich spółkach z parkietu Global Connect, chyba tylko na jednej transakcji ostatecznie nie było. No i to wszystko pozwoliło na wygenerowanie obrotu powyżej 80 tysięcy złotych, niemniej dobra postawa właśnie indeksu DAX, niezłe postawy, także indeksu portugalskiego, indeksu hiszpańskiego, do tego za moment przejdziemy, mogą wkrótce generować także mocniejsze ruchy wzrostowe potencjalnie właśnie na spółkach, które na Global Connect są na co dzień notowane. Mamy tutaj zestawienie tych głównych rynków. WIG-20 też dorzuciłem, żebyśmy sobie mogli zestawić z ostatnich pięciu dni. Oczywiście sesja piątkowa jeszcze nie zakończona, więc tak urwana w połowie można powiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać do zamknięcia. No niemniej jednak widzimy, że rewelacyjną postawę wykazywał DAX, bo tutaj mamy blisko 2% wzrost na tle pozostałych indeksów, ale czy 2% wzrost w skali tygodnia to jest coś rewelacyjnego, coś niespotykanego, czy może raczej to może być dopiero przygotowanie do jakiegoś mocniejszego ruchu wzrostowego, bo zdarza się przecież że jak mamy jakąś hossę na rynkach, że w ciągu jednej sesji indeksy ponad 3% zyskują, a tutaj w ciągu 5 dni taki wzrost goni WIG20, no a w okolicach zera, co ciekawe, utrzymują się indeks portugalski PSI20 i Hiszpański IBEX, ale jeżeli sobie spojrzymy na notowania z jednego miesiąca, no to tutaj również, mówiąc kolokwialnie, szału nie ma. Tutaj WIG20 utrzymuje najlepszą postawę z 5% wzrostem, DAX 2,5% raptem nad kreską, co pokazuje jak niewielkie jeszcze było to wybicie z konsolidacji, jak niewielka jest skala tego wzrostu, który został odnotowany. Do tego w okolicach, uwaga, 2% pod kreską PSI20 i IBEX, a więc to też taka ciekawostka, ciekawostka. Rynkowa, jeżeli chodzi o sesję, Piątkową na ten moment w Polsce 1,74% nad kreską WIG-20 blisko sesyjnego i no, takiego szczytu z kilkunastu miesięcy jesteśmy, patrząc na indeksy zagraniczne. DAX, tak jak już wspominaliśmy, przy ATH kontrakty na indeksy w Stanach Zjednoczonych jak na razie nie prezentują jakichś bardzo mocnych wzrostów, ale przecież w dwa dni SP 2% na plusie, na SDAK 3, no więc też czego można byłoby tutaj oczekiwać. No i zobaczymy, jak się będą indeksy dzisiaj zachowywać po 15.30, po otwarciu sesji, po otwarciu notowań. Jeżeli chodzi o ten tydzień na rynkach obserwowaliśmy raczej no, brak wysypu tych najważniejszych, najciekawszych danych o CPI, o stopach procentowych, które w ostatnim czasie były odczytywane, które w teorii powinny przyczynić się do dobrej postawy rynków i wzrostów, no a w pierwszym rzucie wcale aż tak dobrze nie było i można powiedzieć, że nie zaburzyły tej konsolidacji na rynkach globalnych, na rynkach światowych, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale ta konsolidacja utrzymywała się na szerokich rynkach. Ale już patrząc od poniedziałku, mieliśmy potwierdzenie CPI dla Polski 14,7, zgodne z tymi szybkimi szacunkami z Głównego Urzędu Statystycznego. Mieliśmy CPI ze Słowacji, też 13,8 wobec 13,9 konsensusu. Patrząc też na te dane, oczywiście dynamiczny spadek jest tutaj widoczny, co ostatecznie. Może w teorii przyczynić się, jeżeli oczywiście to tempo spadku w Polsce będzie utrzymane, do tego, że rządzący no, za parę miesięcy zdecydują się o tym, żeby nie przedłużać wakacji kredytowych, bo na przykład jeszcze w końcówce roku rozpocznie się cykl obniżek stóp procentowych, co byłoby rewelacyjną informacją dla banków. No, oczywiście to jeszcze chwilę będziemy na nią musieli potencjalnie poczekać, no bo skoro Informacja o tym, że wakacje mogą zostać przedłużone, wakacje kredytowe, oczywiście zwykłe to mogłyby być. No, kredytowe w sumie to też, ale z punktu widzenia notowy, notowań banków to niekoniecznie. No skoro po informacji o możliwym przedłużeniu kurs zareagował sporymi spadkami, czy indeksów ich banki, czy pozostałych banków, no to informacja o tym, że ostatecznie tutaj rządzący się z tego wycofają, powinien, powinna ta informacja implikować właśnie wzrosty sektora bankowego, ale to jeszcze dobrych kilka miesięcy nie trzeba będzie poczekać, 2-3, na razie to bardziej oczy inwestorów zwrócone są na wyrok TSUE, który w połowie czerwca będzie miał miejsce. Mieliśmy dane o produkcji przemysłowej ze strefy euro, niespecjalnie istotne, no i w zasadzie bez jakichś takich przełomowych danych w poniedziałek, we wtorek z kolei czekaliśmy na właśnie dane z Chin w godzinach nocnych te się pojawiły, sprzedaż detaliczna spada, bo konsensus zakładał 27% wzrostu rok do roku, było 18,4, no spada w stosunku do konsensusu, ale po, w poprzednim miesiącu wzrost to było 10,6, obecnie 18,4, więc dane rewelacyjne, bardzo dobre, produkcja przemysłowa 5,6 3,9 poprzednio, wydawać by się mogło, że to dane rewelacyjne, niemniej jednak konsensus zakładał aż 10,9 więc te dane ostatecznie, no ustawiły nieco negatywny konsensus. Kontekst, jeżeli chodzi o cały tydzień, właśnie dla rynku chińskiego. Aha, chiński indeks Shanghai Composite wcale dobrze sobie nie radził, mimo rewelacyjnej postawy np. No, indeksu japońskiego Nikkei 225, który atakował okolice 31 tysięcy punktów, poziom najwyższy od wielu, wielu miesięcy. Czekaliśmy także na dane o PKB w tym m.in. dane z Polski zostały opublikowane w strefie euro 1,3 wzrost rok do roku, tak zakładał konsensus, poprzednio było 1,8, więc powolnienie jakieś tam jest, ale jeszcze do recesji daleka, daleka droga. Jeżeli chodzi jeszcze o wtorek tutaj zobaczmy, czy jakieś dane były, no właśnie Stany Zjednoczone i produkcja przemysłowa, która zgodnie z danymi rośnie o 0,5% miesiąc do miesiąca, lepiej niż zakładał konsensus, natomiast sprzedaż detaliczna roś, rośnie o 0,4 miesiąc do miesiąca, no a konsensus Zakładał wzrost o 0,8, więc akurat te dane nieco negatywnie rozczarowały. Jeżeli chodzi o sesję środową, PKB zannualizowany dla Japonii aż 1,6%, a zakładał konsensus 0,7%. Poprzednio było minus 0,1, więc te mocne dane tutaj jak najbardziej wpłynęły też na poprawę nastrojów, właśnie na giełdach, na giełdzie Japo w Japonii przede wszystkim. Mieliśmy dane jeszcze z Europy i z tych ciekawszych, m.in. inflacja bazowa HICP 5-6 rok do roku zgodnie z konsensusem i Inflacja HITSP 7,0 wobec konsensusu na poziomie 7,0 i poprzedniego odczytu 6,9. Rozpoczęte budowy domów w Stanach Zjednoczonych praktycznie z, z konsensusem, a jeżeli chodzi o pozwolenia na budowę domów, tych było nieco mniej niż zakładał konsensus rynkowy, ale to różnica bardzo, ale to bardzo niewielka. Znacząco wzrostu zapasy ropy, to dane tygodniowe, wobec zakładanego spadku o ponad 1 milion baryłek. Mieliśmy wzrost o 5 milionów, to też taka ciekawostka. Czwarte sesja wczorajsza. To dzień danych od naszego południowego sąsiada. Czesi pokazali PPI na poziomie 6,4. Spadek ostatecznie większy niż zakładał konsensus w porównaniu do poprzedniego miesiąca. No i dane ze Stanów Zjednoczonych: wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 242 tysiące, a więc jest ich mniej niż zakładał konsensus na poziomie 255 tysięcy. Więc ten poprzedni miesiąc z tym wystrzałem do 264 nieco taki niepokojący, ale już ten wczorajszy całkiem, całkiem dobry. A jeżeli chodzi o sesję piątkową, no to dziś również brak ciekawszych informacji, mieliśmy CPI z Japonii w godzinach nocnych, rok do roku 3-4% bazowa w górę, a CPI zwykła 3,5%, inflacja PPI dla Niemiec nieco szybciej rośnie niż zakładał konsensus, 4,1 wobec 4,0 poziomu założonego. A jeżeli chodzi o sytuację na spółkach z parkietu, możemy spojrzeć na sektor, może na początku motoryzacyjny, zobaczmy co słychać na akcjach BMW po ostatnim odcięciu właśnie na kursie, Zobaczcie, kurs wraca już do tych rejonów 108, 110 euro, które przed właśnie odcięciem były tutaj notowane, a więc sytuacja się poprawia i popyt jest mocny. Popyt po raz kolejny daje o sobie znać: w ostatnich dniach 100 euro za jedną akcją zostało z tyłu, nawet przy 98 się zatrzymaliśmy. No i mamy tutaj jakieś 5% miejsca do dalszego wzrostu na akcjach tego giganta motoryzacyjnego, jednej z najmocniejszych spółek, ma właśnie motoryzacyjnych na giełdzie niemieckiej. Ale już na przykład, jeżeli sobie zobaczymy na Volkswagen, ostatnio analizowaliśmy powrót, cofnięcie do lokalnych dołków, od których Technicznie odbiliśmy. Przy 144 euro mieliśmy narysowany ten właśnie lokalny dołek, poziom wsparcia, przedłużony z 29 grudnia 2022, no i od tego pułapu dało się już kilka procent nadrobić około 4-4% z kawałkiem 150 euro pokonane. Co prawda, sesja piątkowa nie przynosi jak na razie jakichś bardzo dużych wzrostów, bo jest to raptem 5,6% nad kreską. No niemniej jednak, wydaje się, że jeżeli chodzi o Volkswagena, tutaj szanse na ruch w okolicy 155 60 euro są, ruch do tego pułapu nic tutaj lokalnie nie zmieni, wcale nie odwróci nam tego trendu spadkowego, który na kursie mamy, no niemniej zawsze będzie to jakiś pozytyw, gdyby coś miało się tutaj zmienić, gdyby coś miało się tutaj odwracać, to jedna z bardziej zdołowanych tych popularnych na całym świecie spółek, no jedna z najbardziej mówię, bo przecież tutaj od szczytu, który był odnotowany w marcu 2021, więc nieco tylko ponad, Dwa lata temu y, każda pojedyncza akcja spadła o prawie 58% do tego pułapu, który obecnie mamy, i około 60% do lokalnych dołków przy 144 euro. Zobaczmy, jak radziły sobie walory Allianz w tym ostatnim czasie, i jak radzą sobie w ujęciu takim nieco szerszym. Również po sporych spadkach kurs wraca do gry. Tutaj, oczywiście, jest jeszcze spory dystans do możliwego pokonania, i to jest jedna z tych spółek, które jak wrócą, jak za zaczną wracać właśnie do tych wyższych pułapów to też będą na pewno pomagać pomagać globalnemu globalnemu lokalnemu niemieckiemu indeksowi, o tak można powiedzieć globalnemu w kontekście rynku niemieckiego, bo to tak też można byłoby to przeanalizować. No i jeżeli chodzi o Allianz, spadki zatrzymane na poziomie, którym, którego nie nazwalibyśmy jakimś tam specjalnym uważam wsparciem, no może, może zestawiając tutaj z tym lokalnym zatrzymaniem wzrostów w końcówce listopada 22 przy 206,7 euro tak moglibyśmy byśmy powiedzieć. Bardziej tutaj spodziewaliśmy się cofnięcia gdzieś w rejony 200 euro, w rejony 200 sesyjnej średnie kroczące, więc to może być tylko i wyłącznie jak na razie ząbek w tym ruchu spadkowym, który obserwujemy. Niemniej jednak no w sytuacji, w której giełda, cała giełda radziłaby sobie dobrze, no to przy okazji jest realna szansa na to, że właśnie akcje Allianz również wrócą do gry. Natomiast tutaj jeszcze wstrzymałbym się z hurra optymizmem, bo wcale nie wykluczone, że ten poziom jeszcze 200 euro będzie sprawdzony. Ostatecznie, jeżeli właśnie kursy Odwróci swój los i przejdzie do krótkoterminowego trendu wzrostowego, no to już po raz kolejny będziemy spoglądać na okolicę 232 euro jako lokalny szczyt. Zobaczmy na akcje Jeronimo Martins, te, które cieszą się chyba największą popularnością na parkiecie Global Connect od, od momentu uruchomienia właśnie tego rynku. Tylko jeszcze sobie tutaj wyszukamy, okej, okay, bo tutaj chyba nie znajdziemy to, y, momencik, tylko sprawdzimy sobie ticker, to oczywiście nie jest y, bardzo trudne i y, już możemy sobie sprawdzić Jeronimo y, Jeronimo Martins y, y, za moment y, będziemy to wszystko mogli sobie y, przeanalizować, nie ja wiem dlaczego coś mi tutaj y, nie no wszystko JMT właśnie 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 zawsze y, zawsze z tym tickerem mam problem JMT i już powinno nam znaleźć y, o bo zawsze tutaj ten problem się pojawiał. Mamy już Jeronimo Martins, właśnie, J.Martins i to jest ten, ten problem, ale tutaj jak sobie spojrzałem właśnie na parkiet Global Connect, to przy spółkach właśnie tą pomarańczową, pomarańczową czcionką mamy nazwy wpisane, zawsze te tickery gdzieś tam wylatują mi z głowy, nawet wszystkich z giełdy papierów wartościowych nie znam, a co dopiero jeszcze z Global Connect. Natomiast już przechodząc do Jeronimo Martins i do notowań na giełdzie portugalskiej, kurs w konsolidacji, podobnie jak szeroki rynek, który który, no, nie radzi sobie jakoś rewelacyjnie, no to i akcje Jeronimo Martens zatrzymały się przy szczycie. Niemniej zobaczmy, no od dwóch, trzech tygodni ta korekta ma raczej płaski charakter, co może sugerować, no że ostatecznie właśnie jak przyjdzie co do czego i giełda wskoczy na właściwy tory podobnie jak też za zagranica, akcje Jeronimo Martens będą atakować okolice 23 właśnie euro i zmierzać do lokalnych szczytów, a przypomnę, bo to też bardzo ważne, 23% Mniej więcej 30% to jest lokalne, ale przy okazji historyczny szczyt, bo tutaj właśnie macie historyczny wykres tych, tych walorów. No więc po tej konsolidacji, jeżeli przyszła pora na atak, to wcale nie wykluczone, że jakieś 10-15% nie dorzucimy, to z automatu mogłoby się przenieść na okolicę 100, może 10, 115 zł na każdej pojedynczej akcji Jeronimo na parkiecie Global Connect, bo przypomnę, że na parkiecie Global Connect kursy mamy wyliczone, przeliczone na polskie złotówki właśnie z lokalnych walut, żeby też było nieco łatwiej po aktualizacji. Kursie euro, żeby też nieco łatwiej można było do tego podejść. A nie każdy inwestor chce mieć w swoim portfelu indeksy czy, czy akcje po prostu w różnych walutach. No a my przejdźmy jeszcze szybko do podsumowania. Nic się w międzyczasie tutaj trwania, nagrywania tego naszego programu nie zmieniło. WIG 20 cały czas przy lokalnym szczycie. Mocne cofnięcie dolara po ostatnich dwóch sesjach wzrostowych, 90. pod kreską dolary w, no, w okolicach godziny 14 w trakcie piątkowej sesji. Od 4,20. Mniej więcej zjechaliśmy do 4,18 i to dosyć szybko. Mocno traci także kurs euro, 60 pod kreską 4,52 na kursie. Wzrosty utrzymuje jeszcze kurs złota, 1950 wybronione. no Niemniej jednak, jeżeli dziś kontynuacja wzrostów na indeksach Stanów Zjednoczonych będzie mieć miejsce, uważam, że to może być sądny dzień dla inwestorów posiadających w swoim portfelu złoto, bo cofnięcie w okolice 1950 jest jak najbardziej możliwe. Drodzy widzowie, bardzo Wam dziękuję za obecność w tym programie. Ramiami, my słyszymy się od nowego tygodnia, codziennie o 10 i w piątek w podsumowaniu sytuacji na rynku. Pozdrawiam, do usłyszenia!